Od 19 do 24 czerwca w Nowogrodzie odbywała się pierwsza edycja ponadregionalnego festiwalu w wielkim formacie na wzgórzu nad rzeką. Na pięciu wybranych ścianach przez kilka dni swoje prace tworzyli tak wybitni artyści street artu jak Nespun, Andrejkow, Monatusz, Szyman czy Samart. Festiwal Fundacji Adama Chętnika to melanż sztuki i tradycji. Nie zabrakło spotkań z artystami, były zapasy kurpiowskie, wystąpił chór naturalny, a panie bawiły się podczas gimnastyki słowiańskiej z Emilią Bartkowską, którą na festiwal zaprosiła Katarzyna Chętnik, organizatorka. Emilio, jakie skojarzenia wiążą się z gimnastyką słowiańską i czym różni się od jogi? Gimnastyka słowiańska różni się od jogi tym, że ona pochodzi właśnie z naszego kręgu kulturowego i ona zachowała się w folklorze ukraińskim, rosyjskim i białoruskim, a została odkryta w latach 90. przez wykładowcę Gennadija Adamowicza, który on ją dokładnie opisał i utworzył ją w takiej wersji, jaką znamy obecnie. A jeżeli chodzi o skojarzenia, to takim najprostszym skojarzeniem to jest taka słowiańska joga. Tylko obecnie joga jest tak bardzo znana tutaj właśnie w Polsce i na świecie, że sama gimnastyka słowiańska dla nas brzmi bardziej egzotycznie niż joga jako taka. Powiedziałaś, że został stworzony system, który jest tym systemem obowiązującym. Na czym on się opiera? Zależy od tego, w jakiej jesteśmy szkole i gdzie się uczyłyśmy tej gimnastyki słowiańskiej, ponieważ w Polsce mamy kilka różnych szkół, które tej gimnastyki słowiańskiej uczą i kształcą instruktorki. Metoda, którą opracował Gennadij Adamowicz, dzieli gimnastykę na trzy światy, czyli świat górny, świat prawi, świat bogów w kolorze białym, który ćwiczymy stojąc, świat średni, czyli świat jawi, który ćwiczymy klęcząc i świat dolny, czyli nawi, który ćwiczymy na kolanach i na łokciach. I Gennadij Adamowicz opracował taki system, dzięki kalendarzowi słonecznemu i kalendarzowi księżycowemu oraz konkretnej dacie, jest w stanie na kosmogramie wyliczyć po prostu obowiązujący na dany dzień zestaw 7 ćwiczeń. I wiele instruktorek właściwie ćwiczy według tej metody, że one wyliczają na konkretne miejsce, konkretną datę, system tych 7 ćwiczeń i można też wyliczyć taki zestaw dla kobiety, posługując się datą jej urodzenia, czyli sprawdzić, jaki w momencie jej przyjścia na świat komplet ćwiczeń działał najlepiej. Wiem też, że inne instruktorki się opierają już bardziej na takich elementach związanych z medycyną chińską i one tam na przykład ćwiczą nie 7 ćwiczeń, a 9 i wyliczają też je w inny sposób. Niezależnie od systemu, na który się zdecydujemy, co daje nam gimnastyka słowiańska lub co raczej może nam dać? Gimnastyka słowiańska jest skierowana dla kobiet i ona bardzo mocno pracuje u nas z mięśniami dna miednicy, które są naszym takim środkiem, taką wielką mocą i one dają nam powrót do poprawnych wzorców chodzenia, poruszania się, siadania. Włącza nam dno miednicy, włącza prawidłowy oddech, bo przestajemy oddychać do szczytów płuc, tylko oddychamy już przeponowo. Dzięki temu oddechowi aktywujemy właśnie dno miednicy, wszystko lepiej pracuje, mamy bardziej wyprostowaną postawę, otwieramy nasze łono, naszą klatkę piersiową, naszą głowę, włączamy ciąg i przeciwciąg, czyli możemy nawet urosnąć, możemy do końca życia właśnie być młode, sprawne. Super wpływa na układ hormonalny, pomaga kobietom zajść w ciążę, pomaga wrócić do formy po połogu. Mogą ją ćwiczyć kobiety właściwie w ciąży za zgodą lekarza i z instruktorkami, które są do tego przygotowane, ponieważ teraz bardzo dużo fizjoterapeutów i fizjoterapeutów uroginekologicznych interesuje się gimnastyką słowiańską i zaczynają opracowywać właśnie dla kobiet w ciąży, żeby wykorzystywać te ćwiczenia. Poprawia właśnie życie seksualne, poprawia metabolizm, odmładza, daje bardzo dużo takich pozytywnych efektów, takie wejście do swojej kobiecej mocy, do swojej intuicji. Wizualnie też zmienia te kobiety, bo zaczynamy inaczej chodzić, chodzimy w dumne, wyprostowane. Jest ogrom tych cudownych rzeczy, jakie właśnie daje gimnastyka słowiańska kobiecie. Dlaczego ona jest przeznaczona tylko dla kobiet? Ponieważ wpływa na kobiecy układ hormonalny i ona go aktywizuje. Z tego, co słyszałam, to jedynym właśnie mężczyzną, który ją ćwiczy, jest właśnie Gennadij Adamowicz. Plotki mówią, że już mu właśnie się zaczęły te biodra poszerzać i tak dalej. I też myślę, że wizualnie ona może nie pasować mężczyznom właśnie ta gimnastyka, no bo tutaj mamy taki element pączka, który już poznałaś, gdzie masowałyśmy właśnie nasze piersi, zawijałyśmy dłonie w pączek nad naszą głową. No mężczyźni to tak nie mieliby co tam dokładnie sobie przemasować, ale jeżeli mają taką ochotę i chcieliby spróbować, to
to dlaczego nie? Dzisiaj spotykamy się w szczególnym miejscu. Gimnastyka słowiańska z widokiem na rzekę w otoczeniu skansenu. Co się tutaj dzieje? Mamy tutaj festiwal w wielkim formacie w Nowogrodzie i artyści malują między innymi tutaj murale. Były zapasy kurpiowskie dla mężczyzn. Żałuję, że ich wczoraj nie zobaczyłam. Widziałam zdjęcia i wyglądały fascynująco, więc to taka gimnastyka dla mężczyzn. No i dzisiaj mamy właśnie dzień z gimnastyką słowiańską, bo prowadzę tutaj na Podlasiu zajęcia, a jutro właśnie będą jeszcze jakieś pyszności, odtwarzane regionalne potrawy i jeszcze spotkania z artystami i na przykład będzie śpiew tradycyjny. Czyli coś dla ciała, coś dla ducha i coś dla oka. To też dla Ciebie powrót na Podlasie. Tak, dla mnie jest to powrót na Podlasie, ponieważ ja swoją drogę instruktora właśnie zaczęłam na Podlasiu rok temu w kwietniu i tutaj kończyłam szkołę Metamorfozis Słowianka na Podlasiu Budzi się, gdzie uczyłam się gimnastyki słowiańskiej, elementów tantry i tao miłości, więc to jest taki bardzo przyjemny powrót wspomnieniami do zeszłego roku. Relacje z festiwalu można znaleźć na Facebooku Fundacji Adama Chętnika, a festiwal w wielkim formacie na wzgórzu nad rzeką odbył się dzięki wsparciu województwa podlaskiego.